Cześć, ja nazywam się Tomasz Szyliński i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak znaleźć swoją drogę w życiu. I jesteśmy tutaj pod Teatrem Wielkim w Łodzi, nie bez przyczyny, ponieważ ci oto ludzie, którzy pracują właśnie w takich miejscach, tak naprawdę odkryli głęboką pasję. Coś, co tak naprawdę przyczynia się do poprawy ludzkiego życia, ale nie jest konieczne. I teraz to jest ważna kwestia, żeby sobie zdać sprawę z tego, że część zawodów, jakie właśnie też wykonujemy, jakie chcemy robić, nie są konieczne i dlatego wielu ludzi boi się jakby podejmować właśnie takie działania. I teraz w jaki sposób odnaleźć swoją ścieżkę w życiu? Mam na to parę metod, kilka prostych metod, ale też takie, o których możliwe, że nie słyszałeś, a będą bardzo mocno zastanawiające dla Ciebie. Po pierwsze, najłatwiejsza taka maksyma, którą się mówi, ale czy to każdy stosuje? Po pierwsze, rób to, co kochasz. Co to znaczy tak naprawdę, rób to, co kochasz? Czyli żebyś zajmował się rzeczami, które rzeczywiście Cię pasjonują, które Cię inspirują, które pochłaniają Ciebie na co dzień. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeżeli Ty będziesz coś takiego robił, to na pewno będziesz i w tym dobry, i będziesz w tym szczęśliwy. Kwestią, która natomiast odcina myślenie o tym, są zarobki. Ludzie boją się, że jeżeli będą robić to, co chcą robić, to może nie do końca być to rzecz, która po pierwsze będzie akceptowalna, tak? Czyli na przykład stałbyś się aktorem albo pracował właśnie w teatrze. No wiesz, pewnie niewiele osób tak naprawdę działa na zasadzie takiej, że są aktorami, występują gdzieś na scenie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli jesteś, zobacz, przykład, masz Cezarego Pazurę, tak? Zobacz, jego znasz. A gdyby on kiedyś stwierdził, lepiej robić to, co inni robią w życiu, no to dzisiaj nie znałbyś pewnie wielu kultowych filmów, seriali, w których występował, całej postaci, bo on też na scenie w kabaretach czasami występuje. Nie dawałby Ci tej dawki śmiechu, jaką daje do tej pory w sumie, tak? Czyli spójrz, mógł tak naprawdę zrezygnować, ale jednak podjął decyzję, że będzie to robił. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić w swoim życiu, żeby tak naprawdę iść tam, gdzie Ty chcesz. Nie to, co inni mówią, bo inni zawsze będą coś mówić, tak? Zawsze będziesz miał świetnych doradców w swoim życiu. Zawsze tak jest. Taka już jest mentalność ludzka, że będziemy doradzać, tak? Pewnie nieraz doradzałeś komuś w jakiejś kwestii, natomiast ten ktoś może Ci tego nie powiedział, ale się nie do końca musiał z Tobą zgadzać w tym. Drugim krokiem jest to, żebyś pomyślał sobie, to też działa na część ludzi, co chciałeś robić, jak byłeś małym dzieckiem. To jest fajny punkt. Nie mówię, że on musi się sprawdzić, ponieważ wiesz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach wszystko mocno ewoluuje i tak naprawdę dużo pojawia się zawodów. 10 lat temu nie było na przykład czegoś takiego jak bycie influencerem, powiedzmy. Takie pierwsze z brzegu przykład. Natomiast jeżeli właśnie zastanowisz się na tym, co, nie wiem, powiedzmy, chciałeś grać w piłkę, chciałeś być właśnie aktorem, może piosenkarzem, piosenkarką, chciałeś może być mechanikiem. Jeżeli to było Twoje marzenie, a poszedłeś tylko do szkoły jakiejś, bo rodzice kazali, bo wszyscy tam szli, wiesz, w jakimś celu, gdzie wszyscy szli, no to wiesz, będziesz miał takie życie jak inni, nie? Więc to jest ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, no to warto iść swoją ścieżką. Trzecią rzeczą, jaką chciałbym Ci podpowiedzieć, to jest robienie sobie testów. Są takie testy, możesz sobie darmowe znaleźć w internecie, które pokazują Ci, do czego jesteś predysponowany, czyli w jakich kategoriach będziesz się najlepiej odnajdywał. I o co tutaj chodzi? Chodzi nam tutaj o to, żebyś, jeżeli nigdy się na przykład nie zastanawiałeś nad sobą, no to jest taka mała ściągawka dla Ciebie, żebyś zobaczył sobie, aha, ja chcę sobie pracować z ludźmi, ja właśnie chcę pracować sam. No, to już jest w ogóle, wiesz, dwie takie mocne kategorie. Czy Ty chcesz z ludźmi, czy chcesz sam pracować, bo to jest zupełnie inne zawody wtedy są, tak? Czy Ty jesteś może bardziej taką osobą, która bardziej ściśle chce pracować nad głową, nad umysłem? Czy Ty może chcesz być osobą, która bardziej idzie właśnie w rozrywkę, w entertainment, żeby przemawiać do ludzi, żeby właśnie występować na scenie, wiesz? Czy może kreatywny?
jakiś zawód powiązany właśnie z kreatywnością, z wymyślaniem czegoś, bycie copywriterem, no różnie. Różnie można sobie to ograć. I takie testy są fajnym takim prognostykiem do tego, żebyś zaczął właśnie zauważać, jakie są możliwości, bo często zdarza się tak, że tak naprawdę my chcemy coś robić w życiu, ale nie wiemy co i to nas bardzo dołuje, nie? Natomiast nie wiemy tylko dlatego, że nie mamy wiedzy. I to jest tylko jedyna taka tak naprawdę przeszkoda, bo jak sobie zdasz sprawę, ile jest możliwości, jak zaczniesz właśnie szukać różnych, nie wiem, tutaj już właśnie kolejny punkt by wjeżdżał, ale jeszcze ci tak tutaj doprecyzuję, że w takim teście będziesz widział po prostu kategorie, dziedziny życia, w jakich można się sprawdzać. I opis tam będzie. Płatne też są dobre. Test Gallupa sobie możesz zrobić. Oczywiście one kosztują, tak? Ale masz wtedy pewność, że to nie są jakieś wymyślone przez kogoś tam, tylko poparte jakimiś badaniami naukowymi. O, na tej zasadzie. I teraz dalej idąc. Kolejny punkt to już prawdopodobnie jest czwarty. W jaki sposób możesz jeszcze odnaleźć swoją ścieżkę życiową? Przede wszystkim czytaj książki. Dlaczego czytanie książek jest ważne? W moim życiu, kiedy zacząłem czytać 3-4 książki miesięcznie, stało się to, że zacząłem płynniej mówić, że zacząłem dostrzegać inne możliwości na świecie, inne pomysły zaczęły mi skakiwać, zacząłem być, wiesz, w szerszym aspekcie patrzeć na rzeczywistość. I kiedy ty czytasz książkę, w której coś cię mega interesuje, coś cię po prostu kręci, to może to jest właśnie ta rzecz, którą powinieneś robić. Tak, oczywiście mówię tutaj bardziej tak o ludziach, którzy jakieś osiągali fajne rzeczy w życiu. Nie mówię tutaj o jakiejś fantastyce, tak? Bo to wiadomo, że może ci się podobać, ale chodzi mi tutaj o osiąganie właśnie rzeczy, które są możliwe do osiągnięcia, tak? Czyli że czytasz jakąś historię, ona jest oparta na faktach. Przykład fajnej historii mogę ci powiedzieć. Historia, tytuł książki, nie do końca pamiętam, twórcy Nike. W ogóle nie spodziewałem się, że facet przez pierwsze 8 czy tam 10 lat tak naprawdę żył na kredycie, albo na zero wychodził. I tworzył w ogóle obroty milionowe, a tak naprawdę do 10 lat działalności jego firma, znaczy na początku był osobą, która stworzyła firmę, która wykorzystywała, był pośrednikiem w zasadzie, no, importował to na rynek amerykański, a ja na przykład tego nie wiedziałem i to mi dało do myślenia, że aha, marka, którą teraz wszyscy znają, zaczynała w taki sposób. Czyli ty nie będziesz się musiał może już bać po przeczytaniu takiej książki, że o, to ja muszę wymyślić nagle wszystko, tylko krok po kroczku. Nike zaczynała od tego, że sprzedawała inne Tigery chyba z tego co pamiętam dobrze. Taka marka butów kiedyś była. I później wymyślili, że jednak lepiej by było przejść na swoje. To znaczy, akurat tam u nich była taka sytuacja, że kontrahenci nie do końca z nimi dobrze współpracowali i przez to w zasadzie stworzyli swoją własną markę. Też w zasadzie przypadek, można powiedzieć. Więc czytanie książek powoduje, że zaczynasz kombinować, myśleć, zastanawiać się, nie? I im więcej tego będziesz posiadał, im więcej tego przeczytasz, no to w perspektywie czasu lepsze i fajniejsze i ciekawsze rzeczy będziesz robił. I teraz kolejny, piąty punkt to jest to, żebyś rozmawiał z ludźmi, którzy właśnie coś fajnego robią, coś cię inspirują, wiesz, może znajdziesz kogoś takiego w internecie, nie? I teraz, jeżeli widzisz, że on na przykład ma swoją stronę, firmy jakieś otwiera, pokazuje to, także to może cię zainspirować do tego, żeby okej, porozmawiać z tą osobą, umówić się na jakieś spotkanie z nim, spotkać może taką osobę gdzieś na mieście, wiesz, może się do tej pory wstydziłeś, ale teraz będziesz miał cel. Jak ma człowiek cel, to zazwyczaj łatwiej mu jest tak naprawdę coś zrobić, podjąć jakąś decyzję i zacząć z tą osobą rozmawiać. Więc to jest fajna rzecz. No tu już w sumie 5 mocnych takich narzędzi, które na pewno jeżeli zaczniesz coś robić w tym kierunku, no to nie ma opcji, żebyś nie znalazł. Ja z tego tak naprawdę wybrałem to, żeby robić to, co kocham robić. Czyli jeżeli jestem w czymś... jeszcze właśnie, nie powiedziałem o jednej rzeczy. Żebyś robił rzeczy, w których jesteś dobry. Żebyś nie skupiał się na tym, w czym jesteś słaby, bo to jest po prostu za dużo ci czasu zajmie. Rozumiesz, jeżeli jesteś w czymś dobry, szlifuj to, pielęgnuj to.
staraj się, żeby to wzrastało. Nie skoncentruj się na rzeczach, które są w zasadzie twoją piętą achillesową, tak? Jeżeli nie lubisz albo jesteś słaby w matematyce, to idź w coś innego. Na przykład, jeżeli jesteś dobry z polskiego, ucz polskiego. Po prostu. To jest taki tylko prosty przykład, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Bycie dobrym w czymś, co tak naprawdę cię interesuje i już jesteś dobry, jest lepszą inwestycją niż zaczynanie od początku albo od czegoś, co w ogóle jest nacechowane negatywnymi emocjami. I jeszcze taka na koniec ciekawa metoda, która może ci się spodobać i jeżeli ją wykonasz, to na pewno mocno zatrzęsie twoim życiem, to jest tworzenie sobie nekrologu. Czym jest nekrolog? Czyli to jakbyś na przykład umarł, tak? Jeżeli umierasz, no to piszą o tobie gdzieś tam, że no zmarł na przykład Michał Kowalski, był taki i taki. I właśnie, tworząc nekrolog, powinieneś zamieścić na nim, żeby później, wiesz, sobie przeczytać go. Po pierwsze, co ty tak naprawdę osiągnąłeś w życiu? Żebyś napisał swoje największe osiągnięcia. Drugą rzeczą, jaką powinieneś sobie napisać, to jest to, w jaki sposób wpłynąłeś na ludzi, czy pomogłeś ludziom, będąc tutaj na świecie przez to całe życie. No bo tak naprawdę, wiesz, żyjemy nie po to, żeby sobie po prostu żyć, tylko żeby właśnie coś robić, wpływać, czy pomagałeś, czy zmieniłeś świat właśnie tym, że byłeś tutaj. Następnym punktem może być, co pozostawiłeś po sobie, tak? Czyli jeżeli umrzesz, oczywiście tutaj jest taka sytuacja hipotetyczna, tak? Ale że umierasz i co zostawiłeś po sobie, jaką spuściznę. No i to może dać ci też mocno do myślenia. Czy świat się stał lepszy przez to, że żyłeś? Czy coś jeszcze tutaj chciałbym dodać? Czy coś zmieniłeś w świecie? No w zasadzie, wiesz, wszystko kieruje się bardzo mocno do jednego. Jak wpłynąłeś na to życie? Jak wpłynąłeś na ten świat? Co po sobie zostawiasz? I teraz, jeżeli to napiszesz wszystko, to jest jeden punkt. Drugą rzeczą jest to, żebyś wziął i napisał swój wymarzony nekrolog, tak? Czyli jeżeli masz swoje życie teraz, nie wiem, masz 20, 30, 40, 50 lat, napisz, co chciałbyś, żeby ludzie o tobie przeczytali w nekrologu, tak jak on powinien wyglądać. I ostatnim krokiem jest to, żebyś wdrożył właśnie ten drugi punkt. Żebyś żył właśnie takim życiem. Jeżeli w pierwszym punkcie nie ma tego, co w drugim, uzupełnij i spełniaj się, realizuj. Idź zawsze za głosem serca, za tym, co ci w duszy gra. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach może się troszeczkę o takich rzeczach nie do końca mówi. Może bardziej jesteśmy nastawieni na umysł, na to, żeby osiągać rzeczy takie, wiesz, analogiczne, logiczne, wiesz, wszystko w głowie, żeby się tam kondensowało. Natomiast serce troszeczkę jest potężniejszym narzędziem. Może kiedyś o tym troszeczkę materiału nagram. I co? I życzę ci, żebyś właśnie realizował się, spełniał się, bo robi się to w jednym celu. Wtedy życie jest prawdziwym życiem. Nie jest wtedy byciem więźniem w klatce. Nie jesteś zamknięty, nie jesteś robotnikiem jakimś, który, wiesz, ma coś, co sprawia mu, że jest nieszczęśliwy. Działając na własnych zasadach, na własnych warunkach i idąc na własnej ścieżce życia, tak naprawdę jesteś szczęśliwy i to nieważne, czy ktoś ci powie, że jesteś głupi, czy jesteś fajny. Nie będzie to miało dla ciebie znaczenia, bo ty będziesz wiedział, że robisz właśnie to, co masz robić. I jesteś szczęśliwy. I tego ci właśnie życzę z Podteatru Wielkiego w Łodzi. Trzymaj się i zapraszam oczywiście do dyskusji. Podziel się, że ci się ten film podobał. Dzięki. I zapraszam cię też, o właśnie, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, do grupy mastermindowej, którą utworzyłem. Tam dzielimy się właśnie swoimi wspólnymi doświadczeniami. Jest to bezpłatna grupa oczywiście. Wymieniamy się informacjami, co dzisiaj mamy, co dzisiaj zrobiliśmy, jakie rzeczy osiągamy, z czym mieliśmy problemy, pomagamy innym, jeżeli ktoś ma problem. Przychodzi 10-20 osób i okazuje się, że ta jedna z osób ma rozwiązanie na problem innej osoby. I w taki sposób w bardzo szybkim czasie realizujesz swoje cele.
bez marnowania na podejmowanie prób, które są później, no, które spełzną na niczym. Także dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś tutaj i trzymaj się do następnego.